Słuchajcie, na początku chcieliśmy was najmocniej przeprosić, bo normalnie gramy w składzie 7-osobowym. Niestety jeden z naszych członków, Otto Sztetke, harfista, miał przyjechać z nami dzisiaj, ale po drodze, kiedy jechaliśmy przez lasy, bo jechaliśmy do was z Legionowa, wypadł z furmanki i zjadły go wilki, także jest bardzo nam przykro, chociaż nie do końca, bo i tak był Niemcem. Podobno jakoś udało mu się 11 listopada schować się w jednej z kawiarni. Co nie zmienia faktu, że był bardzo uzdolnionym, młodym człowiekiem. Był, prawda? Także jest to smutne. Nie będziemy was zarudzać zbyt długimi pogadankami, jednak muszę wam naświetlić rodzaj performance'u, w którym również wybierzecie udział, jako prawda druga strona medalu, czyli publiczność. To jest tak, my jesteśmy na scenie, robimy różne pierdoły, a wy poza nią robicie jeszcze bardziej zróżnicowane pierdoły. A mnie wyłączyli mikrofon! Jakoś mnie to nie dziwi, ale jestem w stanie cię pocieszyć. Pozwól tu bliżej, młody człowieku. Pozwól bliżej. Podam ci rękę. Nie obraź się, nie podam ci mikrofonu, ale podam ci rękę. Słuchajcie, my jesteśmy przygotowani na każdą ewentualność. Masz na imię Tomek? Ja? Jak masz na imię, przepraszam? Ja? Tomek! Pozwól bliżej, Tomku, pozwól, słuchaj. Jako że na każdej imprezie, na której jesteśmy, jest przynajmniej jeden taki człowiek jak ty. Nazywamy go prowadzącym B. Mamy dla niego specjalną niespodziankę przygotowaną. Zawsze jest tak, nie. Zawsze jest tak, że jeżeli ten człowiek się znajdzie na scenie, to pojawia się jedna rzecz. Są to suche bułki. Także przyjmij od nas te suche bułki. Brawa na Tomka! Bo w tym momencie stał się również uczestnikiem tego, prawda? Dziękuję ci, dziękuję. Będziemy mieli na przyszłość. Czyli do chwili, kiedy zagramy na Dniu Kolejarza w Ciechanowie. A teraz piosenka smutna. Smutna, bo wspominająca pewnego naszego rodaka, który wyjechał za granicę, żeby tam pracować. Nazywał się Robert Dziekański. Wyleciał do Vancouver. I tam niestety został tak witany przez kanadyjską policję, że zmarł. Piosenka nazywa się Witamy w Vancouver! Witamy w Vancouver! Stolicy porażenie!
wejście oczywiste. Na kwitowym worku powrócisz na kwitłe!